Dzień dobry. Witam Was serdecznie 22 lipca w piękny letni dzień i pozdrawiam z Wodzisławia Śląskiego, z Kościoła Świętej Trójcy. Chciałbym też zaprosić Państwa do wysłuchania i przemyślenia Słowa Bożego na dzisiejszy dzień. A czytam z 5 Księgi Mojżeszowej, z 6 rozdziału, 11 i 12 wiersz oraz z 1 listu Jana, 3 rozdziału, 17 wiersz. Gdy będziesz jadł do syta, strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Piękne słowo towarzyszy nam dzisiejszego dnia. Słowo, które przypomina nam o tym, co jest ważne, co jest najważniejsze w życiu chrześcijanina. Po pierwsze, strzeż się i uważaj, abyś nie zapomniał o Panu Bogu. To bardzo ważne napomnienie, bo człowiek często poddawany jest pokusie pod tytułem: jestem samowystarczalny. Wszystko zależy ode mnie. Sam najlepiej się wszystkim zajmę. Następnym krokiem czy konsekwencją takiego myślenia jest odsunięcie Pana Boga gdzieś na drugi plan, bo jestem syty, bo dobrze mi się powodzi i nie potrzebuję Pana Boga w mojej drodze. A przecież wierzący chrześcijanin zawsze powinien pamiętać o tym, że jest Bożą własnością i bez Bożego błogosławieństwa nic nie możemy zrobić ani osiągnąć. Bez Bożego błogosławieństwa nie będziemy też nigdy syci szczęścia. Drugim ważnym wskazaniem z dzisiejszego Bożego Słowa jest zachęta do tego, byśmy umieli się podzielić z naszym bliźnim tym, co mamy. Przed kilkoma dniami moi parafianie z Gołkowic przesłali mi na WhatsAppie zdjęcia i wiadomość, że zaprosili na śniadanie rowerzystę z Nałęczowa. Nieco byłem zdziwiony i zaskoczony tą informacją, ale okazało się później, że ten człowiek podróżuje na rowerze po Europie i śpi w namiocie w tym miejscu, do którego akurat dojedzie. Tak się złożyło, że dojechał do Gołkowic i spał w namiocie obok posesji moich parafian. Zaprosili go rano na śniadanie, na herbatę, na rozmowę i muszę Wam powiedzieć, że ta informacja wywarła na mnie ogromne wrażenie. Otworzyli się na zupełnie obcego człowieka. Otworzyli swój dom, otworzyli swoje serca i zaprosili do stołu, aby porozmawiać, aby zapytać, czy czegoś mu nie brakuje, aby poczęstować herbatą. Wydawałoby się, że to zupełnie naturalne, ale często, niestety, ludzie odwracają się od siebie i nie zapraszają do domu, do rozmowy i do swojego stołu innych. Dziś chciałbym Was zachęcić do takich postaw, do otwierania naszych serc na potrzeby drugiego człowieka, dzielenia się tym, co mamy. Pamiętajmy zawsze o tym, że Pismo Święte jest pełne zachęt do szczodrości, do miłości, do dzielenia się. Nie zawsze muszą to być pieniądze, choć mogą być. Możemy dzielić się rozmową, możemy dzielić się naszą obecnością, możemy dzielić się radościami, wspomnieniami, wątpliwościami, sekretami, a przede wszystkim możemy dzielić się wiarą, wiarą w żywego Chrystusa. Zapraszam Was do takich postaw i do takich działań. I pozwólcie, że na zakończenie zacytuję słowa matki Ewy, które są zapisane w naszej książeczce z Biblią na co dzień. Nigdy nie zatrzymuj u siebie czegoś, o czym wiesz, że Bóg tego oczekuje od ciebie.
Jeśli oddasz to sam, dobrowolnie, otrzymasz z powrotem, może nawet z naddatkiem. Pamiętając o tym pięknym wyznaniu, chcę Państwu życzyć dobrego dnia, dnia pełnego Bożych błogosławieństw. Zostańcie z Bogiem.